Hejo, hejo, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Emilka. Witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku tej serii. Dziś mamy poniedziałek, czyli zaczynamy nowy tydzień, także życzę wam, żeby te dni były dla was udane i pełne uśmiechu. W tym tygodniu z Emilką widzimy się jeszcze jutro, bo jutro jest Mikołaj, no i później w piątek. Także mam nadzieję, że będziecie tutaj razem ze mną i z naszą bohaterką. No i co? Teraz już idziemy, bo przed Emilką kolejny dzień pełen wrażeń. Dzisiejszy dzień zaczynamy od wizyty u rodziców Emilki. Już jesteśmy prawie pod domem, ale jak widzicie, Emilka po prostu nie mogła się powstrzymać, żeby nie narysować tutaj na tym śniegu gwiazdki i uśmiechniętej buźki. I jak widzicie, jest z siebie bardzo zadowolona, zainspirowana. Rozgwieżdżony śnieg, czadowy śnieg, jedna gwiazdka warte powtórzenia. I co jest takie śnieżne? Emilka czuje ciepełko w środku dzięki śnieżnemu uśmieszkowi własnego autorstwa. No myślę, Emilka, że naprawdę super zaczęłaś dzień, ale już rodzice na ciebie czekają, ja już tu widzę mamę. Widzicie? Mama tam patrza. Patrza przez okno i ona dobrze widziała, co ta Emilka tutaj robi na tym śniegu. Ale zobaczcie, jakie to jest urocze. Aż sobie screena zrobię na pamiątkę. No dobra, pukamy. Hejo, hejo. Przybyłyśmy razem z Emilką. No i zobaczcie, co my tu mamy na wejściu. Proszę bardzo. Jest nasz kociak. Jest choinka. No cudownie. Snagi właśnie, tak? Witaj, mamo. Witaj, mamo, ożywiona rozmowa oczywiście, no i też przytulasek. A, no wy już wiecie same, co macie robić, ja wam nie muszę mówić. Przytulasek z mamą na dzień dobry. No i tak, hej mamo, ty widziałaś, nie? Widziałaś, że ja po prostu nie mogłam się powstrzymać. No oczywiście, Emilko, że nie mogłaś się powstrzymać, bo przecież jesteś Emilką, nie? Więc to chyba jest wiadome, że po prostu musiałaś na tym śniegu sobie porysować. Oj, co tutaj o tym piesku? Czyżby Ewelinka coś tam już się spodziewała, że tutaj Emilka rozmawiała z tatą ostatnio na temat pieska? Ale Emilka, myśmy doszły do wniosku, że to nie jest dobry pomysł. Że to nie jest dobry pomysł, że wy już macie pieska. Właśnie, gdzieś macie pieska, zaraz się z nim przywitamy. Z kotkiem oczywiście też. Ale najpierw Emilka, właśnie, mama proponuje. Może się rozbierzesz, co? Mamo, no dobra, już ściągam czapkę. Tutaj masz szafkę. Ściągaj kurtkę, ściągaj czapkę. Właśnie tak. No i od razu lepiej. Kurtka już wisi na wieszaku, a ja sobie uświadomiłam, że ja was w sumie nie przedstawiłam. Także proszę bardzo, poznajcie. Oto Ewelinka, tak? Kochana mama Emilki. Mama Emilki, która kocha kolor różowy, jak widzicie. Podobnie zresztą jak Angela, którą też już poznaliście. No i zobaczcie, one sobie tutaj usiadły przy stole, przy tym kominku, w którym pali się. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I mamo, ja tutaj upiekłam zaraz z rana, zobacz koniecznie pyszną tartę czekoladową, także może zawołamy na posiłek. Może tak sobie właśnie zaczniemy naszą wizytę od kawałka tej tarty czekoladowej. Mama tam chyba poszła do kuchni szykować herbatę albo kawę. Zobaczcie. No proszę bardzo, Ewelinka, ty wiesz co dobre, nastawiłaś kawę, super. A ja się tu chcę rozejrzeć, bo słyszę kociaka. Co tam? Hej, Snagi! No, ty jesteś miauczek taki, ty jesteś taki właśnie miauczek, więc Snagi tutaj sobie jest. A gdzie jest Rosie? Czyżby była z tatą na spacerze? Zobaczmy, tutaj jest ogród w ogóle rodziców Emilki, jak widzicie. No, szukamy pieska. Gdzie jest piesek? Gdzie jest piesek? Czyżby z tatą? No tutaj nic nie ma, tutaj jest tylko strych. No na to wygląda, że Edward zabrał... A tu jest Rosie, ty byłaś na spacerze? Gdzie zgubiłaś tatę? Ty mi powiedz. No zobaczcie, ona perfekcyjnie stoi w środku tego uśmieszku, który narysowała Emilka. No nie mogę. Rosie, wiesz co, ty do domu uciekaj, bo właśnie jest zimno. Widzicie, w ogóle Ewelinka się tutaj ogrzewa się przy kominku, a my musimy porozmawiać. Oczywiście, że musimy porozmawiać z mamą o zainteresowaniach, o tej mroźnej pogodzie. No tak, bo w łapki zimno, jak widzicie. No i gdzie jest tata? Gdzie się podział tata? Tata przepadł na wyprzedażach. Taka jest prawda. No... Ale zobaczcie, no tutaj u rodziców Emilki dekoracje świąteczne są, jest choinka już gotowa do strojenia, tutaj jak widzicie są świeczki, są kartki świąteczne, także klimacik jest... O, i widzę w ogóle, że w oknach też są ozdoby, także to nie to, co u Angeli i Franka.
Poprawimy mamie humor, poplotkujemy sobie oczywiście, że o sąsiadach, porozmawiamy oczywiście o dobrym jedzeniu również, a później może, skoro już tutaj mamy kawusię zaparzoną, to sobie weźmiemy kubeczek gorącej kawusi. Co ty na to, Emilka, co? No, także wy sobie tutaj rozmawiajcie. Jak wiecie, u mnie jest już świątecznie, u mnie choinka już jest gotowa, u rodziców Emilki no też te dekoracje się pojawiły, ale powiem wam, że ja ostatnio mam takie mieszane uczucia i jestem bardzo ciekawa waszego zdania, bo tak sobie zaobserwowałam na tych pierwszych grudniowych dniach, po tych pierwszych grudniowych dniach, że z jednej strony wydaje mi się, że ta taka cała otoczka grudniowa, no właśnie, Emilka się ze mną zgadza, otoczka grudniowa, otoczka komercyjna właściwie wokół świąt z roku na rok jest coraz większa, bo mamy właśnie te różnorodne kalendarze adwentowe, mamy bardzo popularne teraz ogrody świateł, jarmarki się rozrastają, a z drugiej strony, no, cała ta radość i ekscytacja dookoła tych świąt jest jakaś taka mniejsza, albo może bym powiedziała bardziej, nie wiem, taka sztuczna, pusta. Po prostu mam wrażenie, że niektórzy cieszą się na te święta, bo tak trzeba. Bo tak trzeba, bo po prostu jest, to się cieszą, a nie, bo tak czują. Wydaje mi się właśnie, że jakoś jest tak troszeczkę inaczej niż było w zeszłych latach i chciałam się dowiedzieć, co wy myślicie. Kotek, co ty myślisz? Snagi, wyłaź z tego kubka. O, widzieliście, jak sobie tuptał? O, jaki kochany, przyszedł sobie tutaj porozmawiać. No cudownie. Myślę właśnie, że poplotkujemy o tych sąsiadach znowu właśnie. Ewelinka, co ty sądzisz? Co ty sądzisz? Jak to jest z tą atmosferą świąt, z tą magią świąt? Czy ona jest jakoś taka ostatnio właśnie sztuczna, wymuszona? Czy może niekoniecznie? Czy może właśnie wręcz przeciwnie? Przez to, że no właśnie, wszędzie dookoła się dzieje. Są te jarmarki, są te ogrody świateł. To może niekoniecznie. Może właśnie wszyscy jeszcze bardziej się cieszą na święta i nawet osoby, które są odporne na magię świąt i na piękno, to dzięki tym jarmarkom i ogrodom świateł czują bardziej. Co, Emilka? Może to jest właśnie jakieś spojrzenie na sprawę? Może tak powinnyśmy na to patrzeć? Co ty na to? Pozmywaj kubeczek. Tak, nie będziemy tutaj mamie robić roboty. Pozmywamy kubeczek, talerzyki są posprzątane. No, tata przepadł. Nie ma Edwarda! Gdzie jest Edward? No, nie wierzę. Nie wierzę, myślałam, że się spotkamy razem, też z tatą, a tata po prostu przepadł na zakupach. A Ewelinka sobie stwierdziła, że sobie włączy telewizor. Co ty tam chcesz oglądać? A to ciekawostka. Jakiś krwawy film? Co ty nie powiesz? Ty masz takie tutaj... O, widzicie? Ewelinka. Cmenta. Zombiaki! Ewelinka! Kevina byś włączyła, albo jakiś świat według Ludwiczka, albo Grincha. Chyba, że to jest właśnie Grinch. Wiecie co? Tak mi się wydaje, że to jest właśnie Grinch. Dokładnie, zobaczcie go. Cudownie. A, nie będzie świąt. Dobra, kończmy to. Ewelinka, ty tu zawsze wiesz, jak klimat zrobić. No dokładnie, no właśnie, tak. Emilka postanowiła skusić się na jeszcze jeden kawałek tarty, bo wyszła jej po prostu przepyszna i tak się troszeczkę zamyśliła nad tym właśnie, nad tą całą otoczką wokół świąt, nad tą magią świąt. Czy można zrobić coś, żeby obudzić takiego prawdziwego ducha świąt, wiecie, takiego pochodzącego z serca, a nie z tej całej otoczki? Czy to już jest w dzisiejszych czasach może troszeczkę niemożliwe? Niekoniecznie i nie mówię, że gorsze. Absolutnie nie, tylko po prostu, no właśnie, troszeczkę się coś pozmieniało ostatnio i chyba jednak trzeba się będzie do tego przyzwyczaić. Wiecie, tak, o, mama już myje talerz, no prawdziwa mama. Trzeba się będzie do tego przyzwyczaić, bo wydaje mi się, że po prostu świat się troszeczkę zmienił, a nawet bardzo się zmienił, czasy się pozmieniały i tak już chyba pozostanie, ale oczywiście jestem ciekawa waszego zdania na ten temat. Co wy myślicie o tej magii świąt? Czy jest ona... Ojejku. No właśnie, czy jest ona lepsza, czy niestety właśnie, tak jak powiedziałam, troszeczkę bardziej sztuczna, pusta i przez to gorsza. A może niekoniecznie. Dajcie znać.
Tak, teraz patrzę na zegarek i widzę, że już jest prawie 16, także Emilka, zasiedziałyśmy się. No wiadomo, z mamą najlepiej, ale już musimy uciekać, także przytulasek, tartę zostawiamy. Jak tata wróci, to niech się koniecznie poczęstuje i napisze SMS-ka, jak tam mu smakowała ta tarta czekoladowa w wykonaniu Emilki. Widzę, że śnieg sypie za oknem, także Emilka, kolejny śnieżny spacer przed nami, ale no cóż, no, kurtka, czapka, tak, tutaj mama tłumaczy, ale rękawiczki, pamiętaj o rękawiczkach i koniecznie czapka też musi być, uszy trzeba ochronić, tak, no widzicie, Emilka się jak najbardziej zgadza, no i cóż, no, myślę, że uciekamy do siebie, zobaczymy, co tam słychać, zobaczymy, co tam Matylda, a mama chyba idzie już oglądać kolejny film, dobra, no to co, uciekamy do siebie. Jesteśmy już w domu i zobaczcie tylko minę Matyldy. Mina Matyldy mówi wszystko na temat tego, co się teraz dzieje w domu Emilki. Ona musiała się aż otrząsnąć z tego. Rusza uszkami na prawo i na lewo, bo ona dobrze słyszy. Niestety słyszy to, co się dzieje w domku, bo zobaczcie, co się dzieje. Emilka ćwiczy. Emilka postanowiła zacząć ćwiczyć swoje umiejętności muzyczne, dlatego że stwierdziła, że to już najwyższa pora, bo święta coraz bliżej, a ona nie potrafi zagrać i zaśpiewać ani jednej świątecznej piosenki, a bardzo jej na tym zależy, żeby zrobić może, jeśli się jej uda nauczyć, jakiś świąteczny występ, właśnie muzyczny. I chyba musimy jej naprawdę życzyć powodzenia i trzymać za nią bardzo mocno kciuki, bo coś widzę, że to będzie naprawdę ciężka misja. Emilka, wierzymy w ciebie wszyscy, naprawdę, ale musisz się chyba bardziej przyłożyć i więcej czasu poświęcić, bo... Hał. Czasu coraz mniej. No nie mogę, co ty nagrałaś? Rosie i Snagiego, jak się bawili? Nie wiem. W każdym razie czasu coraz mniej, a ty nic nie potrafisz, taka jest prawda. Ale właśnie, dajcie koniecznie znać, jak to u was jest z kolędami i ze śpiewaniem, graniem może na jakimś instrumencie świątecznych piosenek. Czy jesteście tak jak ja i Emilka, bardzo początkujący, a może nawet nie potraficie nic kompletnie i nie śpiewacie kolęd, nie śpiewacie świątecznych piosenek i nie gracie, a może wręcz przeciwnie. Może uwielbiacie te chwile, kiedy możecie coś zaśpiewać, czy to sami, czy z rodziną. Może śpiewacie na przykład w kościele, może w jakimś chórze. No jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak u was wygląda ta muzyczna strona świąt i właśnie czy może muzyka bardziej pomaga wam się wczuć w ten klimat świąteczny i właśnie może, o tutaj wpadłam teraz na pomysł, że może właśnie muzyka jest takim elementem, który pomaga właśnie obudzić tego prawdziwego ducha świąt, który pochodzi z wnętrza. Może właśnie to jest dobra droga, dobry trop, tak sobie myślę. Emilka, co ty myślisz? Ja myślę, że ty teraz nic nie myślisz. Nic nie myślisz, absolutnie. Idziemy zobaczyć, jak się tam ma Matylda. Matylda się już schowała, widzicie? Matylda stwierdziła, że nie chce tego słuchać. Dobrze, że my mamy ten domek tak trochę na odludziu. Wiecie, widzicie, tu nikogo nie ma, nikt nie musi cierpieć. Pani ucieka, pani stotu... Nie, ja nie polecam, nie. Pani zaraz ucieknie, wiecie, jak ona tu stanie przy drzwiach i usłyszy, co się tutaj dzieje, to ona ucieknie. Ale prawda jest taka, że każdy kiedyś zaczynał, każdy nawet najbardziej wybitny muzyk kiedyś zaczynał właśnie tak jak Emilka. Nie ma w tym nic złego, ja się tutaj, wiecie, tak troszeczkę śmieszkuję, ale tak jak powiedziałam, trzymam za nią kciuki i wierzę, że da sobie radę. A poza tym pokażę wam, że tutaj Emilka pracowała nad tym haftem krzyżykowym właśnie i coś jest już skończone. Tak, lama jest skończona, jak widzicie, no bo co innego Emilka mogła tutaj wyhaftować jak nie lamę, a tu zaczęła projekt, musi go właśnie dokończyć, może za chwilkę. Tak sobie myślę właśnie, że chyba zanosi się na to, że kolejny wieczór spędzimy właśnie z tym haftem krzyżykowym tutaj, no bo tak jak już wam mówiłam chyba w poprzednim odcinku, trzeba zorganizować te prezenty. Wiesz co, Emilka, dobrze. My w ciebie wierzymy, ale chodź tutaj, usiądź sobie na fotelu. Jak ty się czujesz w ogóle? Nie tutaj. Dobrze się czujesz, no oczywiście, że dobrze się czujesz, no byłaś u mamy, nie? U mamy najlepiej, więc wiadomo, że dobrze się czujesz, usiądź sobie tu na tym twoim słynnym już powoli fotelu i kontynuuj. Właśnie widzicie psy, mile widziane, simowie tolerowani. Dobrze.
Cudowna nazwa. Tak sobie patrzę tutaj na naszą Emilkę, która tak dzielnie walczy z tym haftem krzyżykowym i sobie pomyślałam, że może właśnie rękodzieło, zaraz obok muzyki, mogłoby być takim elementem, który pomoże obudzić tego prawdziwego ducha świąt w ludziach, bo zarówno muzyka, jak i rękodzieło są to takie elementy, które pochodzą po prostu z wnętrza człowieka. Z wnętrza, z jego duszy, z jego umiejętności. Nie jest to nic, co można kupić. Jest to coś, co trzeba po prostu stworzyć i może takich elementów właśnie w dzisiejszych czasach brakuje. Zobaczmy tutaj kolejny haft. Grzyby, dynia, jagody i maliny. Może niekoniecznie. Natura, napisy i maskotki. Średnia obręcz. O! Śmiej się, kochaj, poznawaj. To mogłoby być takie dobre motto. Takie dobre motto atmosfery świątecznej. Bo tak jak właśnie powiedziałam, rzeczy, które musimy wytworzyć, pochodzą z naszego serca, z naszej duszy. I dzięki temu one mają taką prawdziwą energię, prawdziwą magię. Zupełnie inną niż takie rzeczy, które po prostu można kupić gdzieś tam w sklepie, które też są prześliczne. I żebyście mnie źle nie zrozumieli. Ja kocham te wszystkie rzeczy. Uwielbiam atmosferę świąt, taką właśnie, jaka panuje na ogrodach świateł, na jarmarkach. Ale mam wrażenie po prostu, że niektórzy ludzie idąc w takie miejsca są to po prostu tacy bez emocji. I to jest takie przykre. Ja bym tak naprawdę chciała, wiecie, wszystkich wyściskać i wszystkim przekazać pozytywną energię. Chciałabym, żeby ludzie po prostu przeżywali te wszystkie chwile tak po prostu prawdziwie, szczerze, radośnie. I dlatego właśnie między innymi zorganizowałam moją akcję kartkową, żeby każdy z nas mógł dać coś od siebie. Jeśli jeszcze nie słyszeliście o mojej akcji kartkowej, to zapraszam Was do opisu. Tam znajdziecie link. Zajrzyjcie na moją stronę internetową, tam wszystkie informacje są podane. No i jestem bardzo ciekawa tego, co Wy napiszecie. Dzisiaj taki inny temat troszeczkę, może nie tak w 100% bardzo, bardzo świąteczny. Bardziej jest skupiony na tej takiej atmosferze i na ogólnie ludziach, na społeczeństwie, ale że ostatnio tak sobie chodzę, spaceruję, oglądam, to po prostu zauważyłam różnicę. Oczywiście, że być może ma na to wszystko wpływ też to, co się dzieje ogólnie na świecie od tylu lat, ale to jest właśnie takie coś, co mnie zastanowiło, a że w tej serii dzielimy się naszymi przemyśleniami, no to oczywiście musiałam Was zapytać o zdanie. Dobrze, Emilka, wiesz co? Zostaw, bo już jest późna noc, tak? Zostaw. Może zrobimy jeszcze tak, że włączysz sobie pranie, tak? Włóż do pralki ubrania, bo tutaj, wiecie, Emilka z rana szukała, przeszukała kieszenie, znalazła 45 cibolonów. Może się przydać. Może się przydać na święta. Ale właśnie teraz włączymy sobie jeszcze pralkę na dobranoc. Mamy cichy model, wiecie? Nie będzie problemu. Dasz radę spać, Emilka, z pralką? Dasz. Ja na przykład lubię, jak coś mi szumi. Niekoniecznie muszę mieć zawsze ciszę. Także Emilka ma tak samo. Dobra, no to pranko jest. Upierz ubrania, Emilka. I do łóżka. Szybko do łóżka. Bo ty już na pewno zmęczona jesteś. W końcu cały dzień pełen wrażeń. Emilka już śpi. Pralka pierze pranie. A my tutaj mamy taką cichą, spokojną, zimową noc. I myślę, że będę kończyć już ten dzisiejszy odcinek. Czekam oczywiście na wasze komentarze. Dziś czekam wyjątkowo, bo jestem bardzo ciekawa waszych przemyśleń na tematy, które poruszyłam w tym dzisiejszym odcinku. Czekam też oczywiście na wasze muzyczne, świąteczne historie. No i cóż no, kończę. I jak zawsze mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek podobał Wam się. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną i do usłyszenia już wkrótce. Pa, pa!